Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w przepraszam, kolejnym odcinku z Gadawora. Czekajcie. Gdzieś słyszałem pulsowanie. O, widzicie, tlec krokodyna. Czyżby tam? Nie trafiłem. No nie trafiłem. Nie, ale mogę w to strzelić. Gdzieś słyszę krokodyna. I jestem tego całkowicie pewny, że go słyszę. No nie wiem. Dobra, wracając. W poprzednim odcinku dotarliśmy tutaj. Albo dobra, wiecie co, zdejmę też te. W poprzednim odcinku dotarliśmy do wnętrza góry po pokonaniu czarnego tchnienia. Zbieramy zawsze 2000 srebra. Tego kruka postaram się znaleźć w międzyczasie, bo słyszę, że jest gdzieś po prawej. Mamy też dwie runy. Pierwszą tu, drugą tam. Trafię? Nie trafiłem. To N. E. I jeszcze będę musiał trzecią. Czy ja tutaj coś mogę zrobić na starcie? Nie. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Chyba. A, tylko jak przejść dalej? Nie, bo tam się cofnę. Tak, tutaj to drugie mroczne tchnienie, czy tam czarne tchnienie pokonaliśmy. Tutaj mamy bezpośrednio drogę dalej. Ci co, też dawno w God of War nie grałem. Ja tylko... Chyba, że jakąś nie... No właśnie, Atreusie... Pytanie za 100 punktów. Co teraz? Aha, jest tutaj, dobra. Nieważne. Tu coś będzie, oczywiście, że będzie. Jakiś oponencik? Nie. Już się udziłem. Kurczę, ale nie chcę tego miejsca opuszczać. Bo tu słyszę tego kruka, tego gdzie on jest. Rozglądam się go i nie widzę. Ale on tu jest i nawet w mapie pewnie będzie. Midgard podsumowanie w sumie. Dobra, może go znajdziemy w międzyczasie. Już draw gry. Szybszy byłem. O nie, szybki. No chodź. Cyk raz. Cyk dwa, oczywiście. Prawie nikogo nie... A czekajcie, on ma... Wiecie co, bardzo lubię teraz... Nie, cofłem się. Bardzo lubię ostatnio wykorzystywać te rzuty toporkiem. Jest trzecia runa. Ja tylko chciałbym znaleźć skrzynię run. Skrzynię run, skrzynię Norn. Po co to, nie wiem. Z ciekawości, ja trafię we wszystkie trzy stąd? Nie, będę musiał zejść. W najzwyczajniejszym świecie tych warto niszczyć, bo oni chyba się odradzają potem. Nawet nie wiem. No to jest trzecia runa. No bo czekajcie, położymy go tu. Najpierw wezmę, zniszczę to. Bo to widać, Atreusie.
Dobra, i mamy mościk. Tego warto ruszać? R-ka. Dobra. Załóżmy, że tak. Już nie wiem, jakie są runy, więc jak dojdziemy do Norny, to zobaczymy. Oła! Co, serio idealnie? Ale to poczekajcie, bo to nie koniec. Tam przecież jeszcze było parę rzeczy. Tu przeskoczę tak, o nie. No, ale tu jest przejście. Inaczej było. Nie zobaczyłem cię. Oj, gościu, nie spadaj. Kolego. Ojej, przepraszam. Wybacz. Miło czasem stoczyć łatwą walkę. Miło czasem stoczyć łatwą walkę. No, w sumie Atreusie. Bardzo dobrze podsumowałeś. Draug, podwójna broń. Draug z bronią w każdej ręce jest podwójnie niebezpieczny, no nie? Kiedy Draugry z podwójną bronią atakują nas w towarzystwie przeciwników nastawionych na obronę, powinniśmy najpierw skupić uwagę na tych pierwszych. Pod żadnym pozorem nie dajmy im się zajść w tył. No dobra. I znowu mamy rozwidlenie. O, jeszcze coś. Przed szarżą zaczynają tupać. Okej. Dobrze wiedzieć. Nie no, ten krokodyna mi nie daje... Teraz no, nie daje mi jakby spokoju, no. Bo ja wiem, że on tam jest, a ja go nie widziałem, nie wiem gdzie jest. O, jeszcze tu może. Atreusie, do mnie! Tu mam jakieś 455 rozwidleń, w które iść. No według kompasu to tamte było prawidłowe, więc tam idziemy na samym końcu. Przecież to oczywiste. Jak za... Co się... Aha, dobra. Czyli co, czyli znowu mam po kolei wszystkie robić? Jeszcze nie trafiłem. No co jest? No. Nie. Już tyle czasu nie grałem w God of War, że myślałem, że jak się nie świecą, to... No ale co jest? Wszystkie się nie świecą. Nie wiem, co to? Nie wiem, gdzieś słyszę tego kruka. Zobaczcie, bo pokombinowałem, ale... Przecież zawsze jak pieczęci miałem wszystkie dobrze, to widzisz coś na górze, Atreusie? Czyli chyba powiedziałeś mi, gdzie jest krokodyna, ale... Dobra, trudno. Wracając, zawsze przecież... Jak tych run nie było, to skrzynia Norn była otwarta, to nie rozumiem. W sensie były wszystkie trzy i one znikały, jak dobrze kojarzę. Czemu to nie działa? Nie wiem, zbugowana skrzynia Norn. O! Coś się zaświeciło, czyli to chyba to. Tu mnie ktoś zajedzie jak nic od tyłu. Zajedzie, zajdzie. Trafię? Nie trafię. Dobra, nie ma nawet co się starać. Nie wiem, nie chcę odpuszczać tej skrzyni Norn, bo ona... Mam wszystkie trzy runy, ale nie działa, jak widzicie. Cyk. No nie wiem. Dobra, wiecie co? Nic się nie zmienia, to super, zwalona skrzynia Norn. Mogę cię zabić tak dla pewności? Nie mogę. Strasznie temu chłopowi nie ufam. Zaraz wstanie jak nic.
Sekundę, jeszcze to. Co to? Srebro. Okej. Oj, drałże, drałże. Ale ta porada, wiecie co? Doprawdy... I finisze. Doprawdy bardzo użyteczna była... O! Doprawdy bardzo użyteczna była ta rada, że oni tupają, zanim zaatakują, bo da się to rzeczywiście przewidzieć. O, i mamy kolejny. Gdzie ty widzisz? Atreusie Draugry. A. Dobra, to załatwimy ich na dystans. Raz. Kto strzela lepiej? Cyk. Wiem, że wspaniale, Atreusie, możesz pomóc i postrzelać trochę. Za koniec? Serio? No dwa hity, spadliście z toporka? Dobra. No ale w sumie to Draugry, to nie ma czego się spodziewać wielkiego po nich. Ale fajnie, że kolejny... Co ja gadam, jaki cmentarz jotunów? Kolejna tablica z informacjami. Ja jestem geniuszem. To ty sobie czytaj, Atreusie. Ciekawe. Powinienem to zapisać. No jak ciekawe, to zapisuj. I co to będzie, co to będzie? Wielka Góra. Góra była niegdyś zimna, lecz... Nie przeczytam tych imion za cholerę, więc czytam dalej. Hej, w nią życie. Byli parą z błąkanych dusz, które zakosztowały. Ciekawe. Właśnie, może teraz zrobimy tak, że nie będę wszystkiego czytać, żebyście sami mogli sobie przeczytać. Więc po prostu jak coś będzie ciekawego, to będę czytać, tak ogólnie to nie będę wchodzić. To ty już byłem? Nie. Tu nie byłem. Hej, to może być cenne. 1,6 do dna. Giganci z góry byli bardzo kreatywni. Nawet te kielichy wyglądają jak małe dzieła sztuki. Każdy jest inny i na swój sposób wyjątkowy. Ciekawe, ile uda nam się znaleźć. Myślisz, że będą dużo warte, Atreusie? Też nie mam pojęcia, czy to... Nie, no w sumie to jest dziennik Atreusa, to chyba. Chyba spostrzeżenie Atreusa. Dobra, to idziemy dalej, co? Bo ta skrzynia Norn jest taka, ładnie mówiąc, zepsuta. Tu mi coś zaatakuje. Trochę dużo ty chciał. Trochę dużo. Raczej nie, bo nie mogę toporka wyciągnąć. Więc szczerze w to wątpię. Ale coś tu się stanie. No, to chyba ludzie, a nie giganci. Właśnie, łowcy skarbów. Widzisz pułapki? Faktycznie, jak dobrze, że je uruchomili. Ciesz się, że nie wstali z martwych. Niepokoi mnie bardzo ta muzyczka. Dlatego... Posąg! Dotarliśmy! Od razu chciałem wyjąć tarczę, ale chyba żyjemy. O i... To jest ten posąg, co się ruszał, tak był niepokojący. Dokładnie. Co z czesta? Srebro, co ja bym się mógł spodziewać po czeście. Ty nie wstaniesz w razie W, co? Mam nadzieję. Wiesz co, Atreusie, weź tu oświet. A mogę przejść dalej, czy muszę? Mogę. Ale czuję, że najpierw... Chociaż wiecie co? Bo ja jak najbardziej mogę dalej przejść, tylko... Pytanie kluczowe. Mamy... Chłopcze. A co to, mapa skarbów?
Chyba te. Mamy możliwość przejścia dalej albo odczytania run. Pytanie, czy odczytanie run nie będzie błędem. Ale dobra, najwyżej będzie jadka. Możesz to odczytać? Jolo. Tak jest. O, to Durathror. Jeden z czterech jeleni na drzewie świata. Miał pilnować wejścia do Jotunheimu, gdy giganci śpią. Myślisz, że tak... Czyli nic strasznego. Jeden z jeleni drzewa świata, który strzegą bram Jotunheimu, krainy, z której pochną giganci. To naprawdę jest góra gigantów. Jest? Nie wiem. Ciekawe. Czyli nie zamierzasz nas zabić? To bardzo się cieszę. Dobra, lecimy dalej. Ojejej. Chłopca w nas strzela ogniem, a Atreus się ekscytuje, jakie to jest piękne. Mówi, wow. Oj, biedny drąg. Okej, okay, niech ci będzie, Atreusie. Tylko mnie bardzo serio ciekawi, jak ja mam to rozwalić, bo tak nie rozwalam. Tak nie rozwalam, naładujmy. Nie. Widzę, Atreusie. O! Kryształ, tylko... Serio, mam się taki kawał wracać, żeby podłożyć tam kryształ? Nie, przecież ja nie przejdę... O, ale to jest drogi. Nie przejdę przecież z kryształem tam pod spodem. To musi gdzieś tutaj być. Czekajcie, bo się nie przyjrzałem. Chyba, że to jest przejście. Kiedyś w przyszłości będziemy mogli to odblokować i to jest skrót, może. Żebyśmy zabrali stamtąd kryształ. Bo ja wiem. Na szczęście ten jest jednopoziomowy. Pierwszopoziomowy. Drugo, przepraszam. Oj, 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 oj. Kłopoty. Muszę uważać i to bardzo. Dokąd teraz? Naszym celem wciąż jest szczyt. Musimy iść w górę. W sensie, żeby nie było. Ja wiem, że ja mam szał niewykorzystany, ale nie chcę go tracić. Wzmocniona broń. Jak gdybym było, nie umarli ścigają nas z mieczami, niektórzy z nich potrafią gromadzić energię w rękach, nasycać nią broń. Stary przerdzewiały miecz potrafi nieźle poharatać, co dopiero ostrze buchające płomieniem. Racja. Serio nie mogę rozwalić deseczek? Draugr tarcza. Zdawałem sobie sprawę, że Draugr mam daleko do bezmyślnych potworów, ale nie wiedziałem, że potrafią się posługiwać tarczą. W dodatku wychodzi im to całkiem nieźle. Walka z nimi wymaga od nas nieco innej strategii. Musimy w odpowiednim momencie celować w nieosłonięte miejsca. Szczerze nie zauważyłem przy emocjach, żeby którykolwiek z tych Draugrów miał tarczę, ale jak dostaliśmy wpis, to tak było. Przynajmniej tak obstawiam. Dobra, i co będzie? Twarda stal ze Svartalfheimu. Może być. Mam tylko nadzieję, że z bossem nie będę musiał się zaraz tłuc, bo z takim paskiem życia, nawet z pełnym szałem, ale z takim paskiem życia, to raczej awykonalne. Najwyższa góra światów. Mama widziała, że to szczyt gigantów? Nie. Jej prośba była bardziej zawiła, niż mogła się spodziewać. Tu coś się stanie, bo są runy. Chyba imię. Hraesli, czyli groza. A, tutaj, dobra. Nie wiem, czy też run nie było wcześniej. Jak były te sory. Atreusie, nie dotykaj. Ale nie ma knota. To się źle skończy. Bifrost oświetla nam drogę.
To się bardzo źle skończy, jak będziesz dotykać rzeczy. Ej, kto zapalił te pochodnie? Na co one zmarły? Które mało tego, nie mamy pojęcia. Czekajcie, a to gdzie jest? A, to jest po prostu tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Dobra. To ja myślę, że w dalszą drogę pójdziemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Też przypomnę, że live w każdą niedzielę o 12, bo często tam przechodzę God of War'a. Też często, w sumie od ostatnich dwóch live'ów, małpki są jedną z głównych gier. A zobaczyliśmy w sumie z tatą po komentarzach, że bardzo lubicie małpki, ale no. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć.